Latanie fascynuje nas już od wielu, wielu lat, choć czasami bywa naprawdę niebezpieczne. I właśnie w ten ostatni czerwcowy weekend historyczne lotnisko Rakowice-Czyżyny na chwilę powróciło do swojej dawnej funkcji. Odbywa się bowiem tutaj siódmy już małopolski piknik lotniczy. Kogo, drodzy Państwo, zobaczymy w tym roku na krakowskim niebie? A mianowicie zaprezentują się znakomici piloci akrobacyjni. Marek Szufa, Robert Kowalik, Wojciech Krupa i oczywiście grupa akrobacyjna Żelazny. Odbędą się też 42. Mistrzostwa Spadochronowe Wojska Polskiego. Tak więc organizatorzy przygotowali dla nas wszystkich niemałe atrakcje, a warunek obejrzenia jest ich tylko jeden, a mianowicie należy wysoko patrzeć w górę. A ja wszystkich widzów telewizji TVNet zapraszam na naszą relację. Już po raz siódmy jest tutaj na terenie dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny organizowany piknik lotniczy. Jak wyglądały przygotowania w tym roku i jakie są zmiany w porównaniu do poprzednich edycji? Przygotowania, no to już dla nas jest pewnego rodzaju rutyna, aczkolwiek zawsze są jakieś nowości, jakieś nowe przeszkody, które trzeba pokonać. Wszystko, jak widać, się udało. W stosunku do zeszłego roku została zwiększona strefa bezpieczeństwa, czyli odsunęliśmy bardziej publiczność od strefy pokazów. No i cóż, spełniamy wszelkie wymogi bezpieczeństwa narzucone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, a trzeba pamiętać, że polskie przepisy no, są naprawdę wymagające. A jakich znakomitych zagranicznych pilotów możemy zobaczyć tutaj na krakowskim niebie w tym roku? Oj, mamy dużo gości zagranicznych, bo mamy pilotów z Niemiec, z Francji, z Austrii, także z Litwy, 20-krotny mistrz świata, Jurgis Kairis, no przecież on właściwie przylgnął do naszego Krakowa i przylatuje do nas właściwie na każdy piknik. A poza tym, no, niewątpliwą atrakcją, i trzeba się w związku z tym śpieszyć do muzeum, bo o 1:15 przylecą do nas biało-czerwone iskry, których przez ostatnie dwa lata nie było na krakowskim niebie, więc przylecą siedmioma maszynami, więc to będzie naprawdę w pełnym składzie zespół. Piknik lotniczy to oczywiście podniebne akrobacje, to przede wszystkim te wszystkie popisy, ale to również chyba okazja do odwiedzenia Krakowskiego Muzeum Lotnictwa. No tak, oczywiście, proszę Państwa, dysponujemy ponad 200 statkami powietrznymi. To są te eksponaty wielkogabarytowe. Jest silnikownia, w której gromadzimy ponad setkę silników lotniczych. Często są to absolutne unikaty na skalę światową. To naprawdę warto zobaczyć. Ale w dniu dzisiejszym i wczorajszym mamy jeszcze jedną dodatkową atrakcję naziemną. Mianowicie tak zwane rekonstrukcje historyczne. Wczoraj był polski wrzesień, 39, kampania wrześniowa. Dzisiaj będzie zachód, Bolonia. Nie obyło się też bez niespodzianek, bowiem dokładnie punktualnie o godzinie 13:15 na krakowskim niebie pojawiły się biało-czerwone iskry z ośrodka szkolenia lotniczego w Dęblinie.
Wystąpili także znakomici piloci akrobacyjni. Za sterami Su-26 litewski pilot, konstruktor wyczynowych samolotów, człowiek, który duszę akrobacji lotniczej poznał na wskroć, Jurijs Kairys. To on zdobył największą liczbę złotych medali w zawodach pucharowych w akrobacji, wynalazł kilka nowych figur akrobacyjnych, nazwanych kołem Kairysa i małą pętlę. To on jako pierwszy na świecie na samolocie śmigłowym wykonał kobrę, niezwykle skomplikowany manewr wykonywany dotąd tylko przez odrzutowy samolot myśliwski i Su-27. Podniebne akrobacje, korkociągi, beczki wykonał też sterując w tym roku dwupłatem. Wielokrotny wicemistrz Polski, wieloletni członek kadry narodowej, pilot samolotów akrobacyjnych, a od 1990 roku kapitan Boeinga 767 Marek Szufa. Sporą dawkę adrenaliny zafundowała też widzom grupa Żelazny, latająca na zlinach 50, dając jak zwykle mrożący krew w żyłach pokaz akrobacji. Pomimo skupienia pilotów przed podniebnym popisem, pułkownik rezerwy Wojciech Chrupa miał doskonały humor.